Tom 72. 7. Wojownik. Rozdział 6. Żelazny miał sztuczną choinkę i pudło ozdób. Uroczysta kolacja miała odbyć się tego wieczora w sali na parterze wschodniego skrzydła, na prawo od wejścia z dziedzińca. Wchodziło się do niej z tej samej sieni. Z której drzwi prowadziły do wieży i pokoju zajmowanego przez żelaznego. Komnata miała duży kominek w rogu, obok okna wychodzącego na dziedziniec. Nad przepaść był wysunięty niewielki balkon opierający się na dwóch kamiennych zębach wystających ze skały. Był z niego oszałamiający widok na Kocioł Jański. Tam, w przeciwległym rogu do kominka, miała stanąć choinka. Na prawo od wyjścia na balkon, stałem na środku pomieszczenia wpatrując się w mozaikę z marmurowych płytek na podłodze, w stare meble, wielki stół w kształcie elipsy opierający się na czterech nogach stylizowanych na dwie łapy, dwanaście krzeseł, dziewiętnastowiecznych kopii foteli średniowiecznych, prostych i surowych w wyglądzie a jednocześnie dodających dostojeństwa zasiadającym w nich osobom kredens z ciemnego drewna inkrustowany listwami drewna orzechowego. Ten ostatni mebel nie był piękny, był wręcz brzydki. Ktoś go sztucznie przyczernił i na tym tle elementy drewna orzecha włoskiego i to w bardzo rzadkiej odmianie z południa Francji wyglądały jak przysłowiowy kwiatek przy korzuchu. Kominek wyróżniał się demonicznymi pyskami zwierząt umieszczonymi wokół otworu paleniska. Domyślałem się, że przy palącym się ogniu na ścianach powstawały fantastyczne, degające wzory, ale nie potrafiłem wyobrazić sobie, jak na coś takiego można było patrzeć każdego wieczora. Ładny wzorek? zapytał żelazny przesuwając butem po marmurowej posadzce. Ładny. Skąd wziąłeś taki drogi materiał? Stąd. Musiałem tylko dokupić jakieś 3 metry kwadratowe. Bo tyle brakowało. Odpowiadał żelazny. Resztę wybrałem z tej ruiny. W tej sali tylko kominek ocalał. Jest wyrzeźbiony z jednego kawałka piaskowca, który sięga do posadzki piwnicy i brakuje mu pół metra do pierwszego piętra. To jest taki ogromny kawał skały. Byłem zdumiony. Połowy tych ścian. Żelazny pokazał na te do i te od strony dziedzińca. Też są z tego samego fragmentu piaskowca. Nie dziwię się. Że to ocalało. Kolega przyniósł choinkę i teraz ustawiał ją w kącie, prostując druty ukryte w sztucznych gałązkach. Do komnaty weszły różyczka i pożyczka. Ta druga niosła ozdoby. Pomagałem dziewczynom stroić choinkę, a żelazny otworzył drzwi prowadzące na balkon i stanął w progu głęboko wdychając świeże i odziwo ciepłe powietrze. Żyć, nie umierać, westchnął po chwili dla takich chwil warto żyć, wiecie. Co najbardziej lubiłem w świętach, prezenty, domyśliła się Różyczka. Jak byłem kajtasem, to tak, przyznał Żelazny. Potem lubiłem ten świąteczny spokój. Wiecie, gdy od rana każdy miał coś do roboty, z kuchni dochodziły smakowite zapachy. Potem było wypatrywanie pierwszej gwiazdki, dzielenie się opłatkiem i wspólna wieczerza. Cała rodzina siadała do wspólnego stołu. Te prezenty przestały być ważne, gdy dostrzegłem. Że bratanice dostają od dziadków lepsze, droższe prezenty. Po latach, najmilej wspominałem te pierwsze, wspólne zachłyśnięcie się barszczem z łóżkami. U mnie to była tragedia, wyznała różyczka. Jestem córką mamy z pierwszego małżeństwa, i cała rodzina taty patrzyła na mnie krzywo. Na prezenty od nich nie miałam co liczyć. Za to zawsze babcia od strony mamy dogadywała mamie, jak to brat, czyli mój wujek, dobrze zarabia i że tata jest taki ciapa a u rodziny taty w czasie wigilii jadłam śledzie z ziemniakami straszne najlepiej pamiętam wigilię u babci ja włączyłem się do wspomnień od rana obowiązywał ścisły post którego pilnowała królująca w kuchni prababcia, na gorącej płycie kuchni leżały świeżo upieczone gigantyczne pierogi z kapustą i z grzybami lub z makiem, obok uleżała drożdżówka, wszyscy starali się podkraść te smakołyki, a że zdobywca takiego kąska był zaraz obstąpywany przez resztę, trzeba się było dzielić, nikt się nie najadł, ale głodni byliśmy wszyscy porówno. Przed wyjściem na pasterkę babcia dawała każdemu połyku wina malinowego własnej produkcji. Kiedy miałem 12 lat, dała mi pierwszego małego łyczka i nigdy więcej od niej nie dostałem następnego, bo kolejnego lata zmarła we śnie. W czasie pasterki starsze dzieciaki wspinały się na chór, gdzie na wąskich ławeczkach obok organisty siadało się ciasno, będąc wciśniętym między sąsiadów. Najlepiej jak była to jakaś ładna dziewczyna. Ale z pana podrywacz, rzuciła pożyczka, przypomniało mi się coś jeszcze, krzyknąłem. Babcia zawsze między gałązki sztucznej choinki wkładała gałązki prawdziwego świerku. Gdy lampki choinkowe się rozgrzeją, to zapach lasu jest intensywniejszy. Ubiorę się i pójdę po gałązki. Zaoferowałem się, leć. Żelazny kiwnął głową. Pójdę z panem. Zawołała pożyczka. Wychodząc z komnaty, słyszałem, jak różyczka dziwiła się, że jej koleżanka nie boi się towarzystwa takiego podrywacza jak pan Paweł. Pobiegłem do siebie i założyłem ciepłe ubranie oraz buty. Niestety, kurtka suszyła się po spieraniu z niej plam krwi. Czekałem na pożyczkę przy bramie. Przyszła po kilku minutach i wyszliśmy za bramę. Na furcie zobaczyłem nową rzecz. Duży dzwonek wiszący na grubym sznurze. Mój pomysł. Pochwaliła się pożyczka. Bardzo dobry. Pochwaliłem ją. Może komuś uratuje życie. Uśmiechnąłem się. Pomogłem dziewczynie zejść po kamiennych schodach. Poruszała się zgrabnie, ale jednocześnie jakby nie ufała każdemu swemu krokowi, nie wiedząc. Co czeka na nią pod śniegiem? Na spacer założyła może zbyt lekką o tej porze roku jesienną kurteczkę, beret z daszkiem i długi, gruby szalik. Dłonie chroniły wełniane rękawice z jednym palcem. Nie uwierzycie! Połączony sznurkiem wpuszczonym w rękawy kurtki, jej blade zwykle policzki natychmiast okryły się różowymi, stworzonymi przez mróz rumieńcami. Na jej ustach zobaczyłem grubą warstwę wazeliny chroniącą wargi przed popękaniem. Przeszliśmy przez czarcie wrota i zmrużyliśmy oczy przed słońcem, którego promienie odbijające się w śniegu wyglądały jak dywan z diamentów i brylantów, z rzadka przetykane drobinkami rubinów. Najbliższe świerki były w lesie powyżej mnichów i kotlinki z domkiem kwas i modo. Gdy tak szliśmy, zastanawiałem się, czy nie powinniśmy zaprosić starca na wieczerze. Podzieliłem się tą myślą z pożyczką. To piękny pomysł. Ale czy on będzie chciał przyjść? Dziewczyna wyraziła wątpliwość. Do tego, czy potraficie ukryć to, co myślicie o jego wyglądzie? Domyśliłem się. Nie tak. Pożyczka odparła z wahaniem. Żelazny i chłopaki są w porządku. Tylko, Różyczka, wie pan, ona czasami zachowuje się bardzo dziwnie, wygłupia się, wtedy może palnąć jakąś głupotę. Wydaje mi się, że ten staruszek widział w życiu wiele rzeczy, i wygłup nastolatki specjalnie go nie zdziwi. Odpowiedziałem, kiedy wrócimy do zamku, to zapytam żelaznego czy mogę zaprosić Kwazimodo. Doszliśmy do pierwszych świerków i urwaliśmy kilka gałązek, gdy wracaliśmy do zamku, jeszcze przed czarcimi wrotami Nagle z boku, ze śnieżnej zaspy podnieśli się żelazny, różyczka i chłopcy. Nim zdążyliśmy cokolwiek zrobić, obrzucili nas śnieżkami. Błyskawicznie odłożyłem gałązki i zacząłem zgarniać śnieg na kulę. Pożyczka robiła to samo ale jej rękawiczki błyskawicznie przemokły, rzuciłem jej swoje, nieprzemakalne, w których niewygodniej mi się robiło śnieżki, po kilku minutach rzucania wszyscy byliśmy oblepieni śniegiem i spoceni, teren walki wyglądał jak powierzchnia księżyca zryta małymi kratorami, pożyczka już pociągała nosem, miała początki kataru, mimo to dzielnie walczyła i moim wzorem wykopała sobie małą norkę, z której prowadziła ogień. Walka zakończyła się szarżą oddziału żelaznego na nasze pozycje i wielkim wytarzaniem się w śniegu. Może zaprosimy quasimodo? Zaproponowałem żelaznemu. Gdy odpoczywaliśmy po zapasach. Tak, pokiwał głową, poszedłem sam zaprosić starca. A reszta towarzystwa wróciła na zamek doprowadzić swój wygląd do porządku, ogrzać się i zakończyć przygotowania do wieczerzy. Przeszedłem między mnichami, po śladach zostawionych przed południem przez Jarla i Morgana. Ze zdziwieniem dostrzegłem, że obaj skręcili do chaty Quasimodo. Ze śniegu odczytałem, że podeszli do drzwi. Potem jeden z nich. Domyślam się, że Morgan. Odszedł chatę, a następnie obaj ruszyli w dół. Późniejsze tropy wskazywały, że po nich do chaty, z lasu. Od strony zachodniego zbocza zszedł jeszcze ktoś, kto wszedł do katy. Zbliżyłem się do drzwi i mocno w nie zapukałem. Po chwili otworzył mi Quasimodo i ponuro mi się przyglądał. Dzień dobry, przywitałem go. Dobry, wargnął najwidoczniej niezadowolony z mojego najścia. Chcieliśmy pana zaprosić na wieczerzę wigilijną do zamku. Powiedziałem. Po co? Na wspólną wieczerzę. Myślisz, że jestem głodny? Nie. Pan wie, że nie o to przecież chodzi. A o co? Staruszek najwyraźniej był w złym humorze i nie wiedziałem, czy mamy z nim dalej rozmawiać, czy już powinienem wracać. Chciałem, żeby pan tego wieczora nie czuł się samotny. Odparłem: Uważasz, że potrzebuje towarzystwa? Nie wiem, ale to taki wyjątkowy dzień. Że to był Twój pomysł, przerwał mi Staruszek. Tak. Chcesz się w ten sposób odwdzięczyć? Też, ale, co ci się, synku? Stało w policzek. Nikt dawno nie mówił do mnie, synku, i czułem się zmieszany. Lupus mnie zranił, odpowiedziałem. Uciekł do swoich, wybrał ich. To lepsze określenie. W nocy słyszałem wycie wilków. A rano znalazłem masę krwi To ty zakrwawiony wracałeś na zamek Tak Lupus walczył z wilkami o ciebie Raczej o siebie Jeden z wilków go zaatakował Ale nie pozwoliłem Lupusowi go zagreść Dziwny z ciebie człowiek Kwasimodo przyglądał mi się. Obudziłeś straszne demony. Dziękuję za zaproszenie. Skinął mi głową na pożegnanie. Przyjdzie pan. Może. Pan chyba niedawno był na zamku. Czemu tak uważasz? Zdziwił się. Nie chciałem od razu zdradzić się ze swoimi podejrzeniami, więc ugryzłem się w język. Wyjdę po pana. Do której ty lepiej w nocy nigdzie nie wychodź. Już raz cię szukałem. Starzec zamknął drzwi. Odniosłem wrażenie, że na koniec naszej rozmowy był już weselszy, mimo tych dziwnych słów o demonach. W dwadzieścia minut doszedłem na zamek, wykąpałem się, przebrałem i zszedłem do kuchni, by zaoferować swoją pomoc. Niech pan rozłoży nakrycia. Rozkazała mi różyczka. Zastawa jest w kredensie w komnacie balowej. Do pomocy na ochotnika zgłosił się gwóźdź. Zdziwił się, że wyłożyłem o jedno nakrycie więcej niż jest mieszkańców zamku. Dla Mikołaja zastanawiał się. Stara tradycja nakazuje, by przygotować jedno miejsce dla niespodziewanego gościa. Wyjaśniłem, a będzie taki, to zawsze jest niespodzianka. O moim pomyśle zaproszenia starca wiedzieli tylko pożyczka i żelazny. Ale nikt nie mógł być pewnym, czy kwas i modo przyjdzie. Gdy przygotowałem zastawę stołową, zobaczyłem, że na dziedziniec wyszli Jarl i Morgan. Pierwsze kroki kierowali do kuchni. Wybiegłem na dziedziniec i zawołałem Norwega. Razem weszliśmy do sieni i dał mi to, o co go rano prosiłem. Będziesz szczęśliwa! Jarl promiennie się uśmiechnął. Było umówione, że kolacja wigilijna rozpocznie się, gdy żelazny zadzwoni dzwonkiem w ród zamku. Na razie panował spokój. W swoim pokoju schowałem pudełko od Jarla i powędrowałem na szczyt wieży. Chciałem chwilę pobyć sam. Wpatrywałem się w świat dokoła otulony przed wieczorną szarówką i nastawiałem policzek do podmuchu chłodnego wiatru. Czułem pieczenie wokół rany i wiedziałem, że zrobiłem błąd nie idąc od razu. Do... Do lekarza. Teraz nie chciałem mieszkańcom psuć świątecznego nastroju, i musiałem jakąś wytrzymać do rana. Ból był tak silny, że zupełnie nie myślałem o rozwiązaniu zagadki zamku i o tym, co znaczyły słowa zapisane na pierwszej stronie Biblii znalezionej w piwnicy czy dziwne wypadki na wieży z udziałem Puzia. Na zachodzie, między chmurami zabłysła gwiazda, i wtedy usłyszałem dzwonienie przy bramie. Zbiegłem do swojej komnaty. Chwyciłem pakunek i pobiegłem do sali balowej, gdzie wszyscy mieszkańcy zeszli się na kolację, przebrani o ile to było możliwe w takich warunkach w jak najbardziej eleganckie ubrania, korzystając z zamieszania, gdy młodzi ludzie rozstawiali półmiski z jedzeniem i wazy z barszczem. Podłożyłem swoje pudełeczko pod choinkę. Stanęliśmy kręgiem wokół stołu, a żelazny, jako gospodarz, rozdał wszystkim kawałki opłatka. Wtedy przy furtce zadzwonił dzwonek. Kto to? Zdziwiła się różyczka. Ton to upewniał się żelazny, patrząc w moją stronę. Chyba tak odparłem niepewnie. Wybiegłem na dziedziniec i do bramy. na zewnątrz rzeczywiście stał Quasimodo w ciemnych spodniach, kozakach i rozpiętej kurtce. Spod której wyglądała biała koszula i krawat. Pomyślałem, że ten dzwonek to znak. Staruszek powiedział niepewnie: Tak, proszę, niech pan wejdzie, zapraszałem go. Gdy go prowadziłem przez dziedziniec, przyglądał się wszystkiemu z zainteresowaniem. W sieni wschodniego skrzydła zostawił kurtkę i wtedy okazało się, że na koszulę założył ładny, moherowy pulower. Był starannie ogolony, pachniał bardzo dobrą wodą kolońską. Miał starannie przycięte i uczesane włosy. Gdy go wprowadziłem do komnaty, zapanowała cisza. Za zgodą naszego gospodarza zaprosiłem na wieczerze mojego wybawcę. Wyjaśniłem. Usiądzie pan między mną i pożyczką? Zaproponowałem staruszkowi. Jednak nim siedliśmy. Wszyscy łamaliśmy się opłatkiem składając sobie życzenia, żebyś znalazł sobie wreszcie fajną babkę, życzył mi żelazny. Obyś miał szczęście zobaczyć kolejne gwiazdy wigilijne, powiedział Morgan. A to co mówił brzmiało jak stare szkockie powiedzenie i groźba jednocześnie. Żebyś z każdej podróży wracał mądrzejszy, rzekł mi kwas i modo, zauważyłem, że starzec łamiąc się opłatkiem z puziem z dziwną troską spoglądał w oczy chłopca, potem kwas i modo podszedł do choinki, pod którą dołożył do niewielkiej piramidki dwa małe pudełka, zasiedliśmy do wieczerzy i wpierw jedliśmy barszcz z uszkami, pierożki z lekko pikantnym nadzieniem kontrastowały z zupą o bardzo łagodnym w smaku, a w konsystencji przypominającej krem. Wszyscy obecni nie mogli się nachwalić talentu dziewczyn, które przygotowały ten przysmak. Żelazny zajął się daniami z ryb, a chłopcy utarli kutię. Naszymi smakołykami najbardziej zafascynowani byli zagraniczni goście. Kwazimodo jadł spokojnie i widoczne było, że pomimo iż teraz mieszkał w samotności, Kiedyś bywał w dobrze wychowanym towarzystwie. Zdawał się sprawiać wrażenie człowieka bywałego w salonach arystokracji. Biła od niego jakaś dziwna pewność siebie, dostojeństwo i siła. Rozmawiał ze wszystkimi pełen pogody. Nie był tak szorstki. Jakim go pamiętałem? Jego znajomość języka angielskiego była dobra, ale mówił wolno dobierając słowa. Skąd pan tak dobrze zna język wyspiarzy? Zapytał go Jarl. Mój ojciec służył w polskiej pancernej dywizji generała Maczka, a po wojnie został w Anglii. Tam się wychowałem, a przyjechaliśmy tu z mamą dopiero czterdzieści parę lat temu, odpowiedział staruszek. Gdy zaspokoiliśmy pierwszy głód, Jarl postanowił zabawić się w świętego Mikołaja i rozdawać prezenty. Tu jest coś dla pewnej uroczej, wspaniałej i nad wyraz skromnej damy, mówił Norwek unosząc pakuneczek, który kazałem mu kupić w mieście. Jest to prezent od kogoś. Kto pani zawdzięcza życie, Jarl podał pudełko pożyczce. Dziewczyna wyjrzała z zakwas i modo i podziękowała mi uśmiechając się. Wszyscy byli zajęci sprawdzaniem co dostali i ona rozpakowywała paczkę wyjaśniając staruszkowi, jak mi pomogła dzisiejszej nocy. Gdy zobaczyła flakonik perfum Chanel No. 5, różany pąs okrył jej twarz. To kosztowało majątek, szepnęła. Pani jest tego warta. Powiedział do niej Jarl, przeciskając się w moją stronę. Dla pana Pawła mam dwie paczuszki, rzekł, wręczając mi prezenty. Pierwszym okazał się kompas używany przez szwajcarską armię. Wyglądający i pewnie działający tak jak wyglądał. Solidnie. Przyda się, powiedział Quasimodo, nachylając się w moją stronę. Z pewnością, przyznałem. Widziałem że drugim prezentem od starca obdarzony został żelazny, dostał rakietnicę i pudełko rakiet, też z demobilu, szwajcarskiej armii, drugim prezentem dla mnie, tym razem od żelaznego, była skórzana, szeroka obroża z tabliczką z wyrytym na niej imieniem Lupus, wróci do ciebie, pocieszał mnie żelazny wesoło szczerząc zęby, pozostali obdarowali siebie płytami, książkami i innymi drobnymi upominkami. Na koniec Jarli wyjął z choinki wielkie pudło. Kolorowy papier był zamoczony. W imieniu Mikołaja przepraszam za wilgotne plamy, ale niełatwo takie rzeczy przyciągnąć tu na górę. Żartował Norwek, to dar dla Puzia. Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że w środku jest nowiutki Lśniący puzon. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że fundatorem podarunku jest Jarl. Tylko dlaczego? To pytanie cisnęło się wszystkim na usta. Puzio za nie mówił z wrażenia i jak dziecko pluszaka. Tak on głaskał puzon. Rany, to, nie mogę tego przyjąć. Wyjąkał. To jest przeraźliwie drogie, powiedział do Norwega. Skąd pan wziął puzon takiej firmy? To najlepszy producent. Miej pretensje do Mikołaja że tak zaszalał Norwek z szerokim uśmiechem na twarzy rozłożył ręce w geście bezradności jak znam tego dżentelmena a spośród państwa mieszkam chyba najbliżej jego rezydencji można rzec po sąsiedzku święty Mikołaj reklamacji nie przyjmuje pozostaje tylko życzyć ci samych sukcesów Jarl pogłaskał Puzia po głowie wszyscy byli zdumieni gestem norweskiego milionera Puzio zapewne znał się na instrumentach i jeżeli mówił że dostał puzon drogiej marki to było tak w rzeczywistości. Chyba na ten moment czekał żelazny i z kredensu wyjął małe kieliczki i kryształową karawkę z płynem ciemnokrofistej barwy. Paweł opowiadając o malinowym winie babci przypomniał mi, że mam tu coś na specjalne okazje. Z dumą pokazał karawkę to wino z miejscowych zasobów, które ocalało w piwniczce. Podobnie jak kilka innych, młodzi ludzie u progu pełnoletności odmówili poczęstunku. Jarl i Morgan z ogromnym zainteresowaniem posmakowali wina. Kwas i Modo napił się go z wyraźną przyjemnością. Jak dla mnie było za ciężkie, zbyt wytrawne. To wino warte jest majątek, stwierdził Jarl. Pan zna się na winach, zapytałem go troszeczkę. Odpowiedział tamten. Pod wpływem mocnego alkoholu krew zaczęła mi szybciej krążyć, a ból w policzku stał się pulsujący. Czułem, jak rośnie mi temperatura, a potem po plecach przechodzą dreszcze. Paweł, krzyknął żelazny, co ci jest? W mojej głowie narastał niepokojący huk, jakby bijące serce było wielkim bębnem zbliżającym się do moich oczu. Które zaczęły boleć. Miałem wrażenie, jakby ktoś zalewał mi uszy galaretą, przez którą zwolna dochodziły dźwięki zaniepokojonych biesiadników. Wino było zatrute, przyszło mi na myśl. Czułem, Jakbym zapadał się w siebie i stawał się lekki, jednocześnie na klatce piersiowej zaciskała się niewidzialna obręcz. Kwasi modo mocno objął mnie ramieniem i coś mówił do pozostałych. Gwałtownym ruchem zerwał opatrunek na moim policzku i wtedy nawet ja, mdlejąc, poczułem ten straszliwy smród bijący z rany. Widziałem jak pożyczka i różyczka w pierwszej chwili z obrzydzeniem odwróciły wzrok, później mało nie zajmdlał. Szkot z niedowierzaniem pokręcił głową. Starzec i żelazny wyprowadzili mnie na dziedziniec, gdzie chłód i świeże powietrze ożywiły mnie. Człowieku, krzyczał do mnie żelazny. Idziemy do szpitala. Baran, Osiął. jak można się doprowadzić do takiego stanu? Jak będziecie schodzić, to zajdźcie do mnie. Poprosił kwas i Modo, wrócił do sieni po swoją kurtkę i powędrował do bramy. W tym czasie mieszkańcy zamku dołączyli do mnie i każdy na swój sposób starał się mnie pocieszać i pytał, jak się czuje. Po kilku minutach przyszedł ubrany w ciepłe ubranie żelazny, z plecakiem, z moimi rzeczami, z odzieżą dla mnie, z latarkami. Ciekawe, czy dasz radę dojść, warczał pomagając mi założyć ciepłą flanelową koszulę, bluzę z kapturem. A na nią wojskową kurtkę. My pomożemy, odezwał się Jar. W Karpaczu mamy samochód. Dam radę. Zapewniałem Norwega i jednocześnie mrugnąłem do żelaznego tak, by tylko on to widział. W Karpaczu mam znajomego taksówkarza. Żelazny kłamał jak znud. Jest mi winien przysługę zna trasę do szpitala na pamięć i w dodatku jest bratem ordynatora. Paweł będzie miał w szpitalu jak ponczek w maśle. Pożyczka przyniosła termos z gorącą herbatą i wcisnęła mi go do ręki. Niech pan się nie zgubi. Gwóźdź zdążył mi wręczyć kompas od kwas i modo. Wyszliśmy z zamku. Czułem się już o wiele lepiej, ale pieczenie w policzku było z każdą minutą dotkliwsze. Żelazny na moment zostawił mnie przy wejściu do kotlinki z chatą starca. Wrócił po trzech minutach. Maść z ziółek zadrwił wkładając mały słoiczek do plecaka. Chodź, staruszku. Pomógł mi wstać. Szliśmy wygodnym szlakiem w dół. W świetle księżyca przyświecając sobie latarkami. Gdyby nie ból, byłby to wspaniały spacer, gdy szliśmy tak jakby zawieszeni między śniegiem, w nocnym blasku wyglądającym jak blado-niebieska pościel, a ciemną doliną, której światła wydawały się być słabymi ogniskami. Zatrzymywaliśmy się trzy razy na trwające kwadrans postoje. Wtedy Żelazny zapalał papierosa i przyglądał się ranie. Za każdym razem z niedowierzaniem odwracał wzrok wąchając smród zebranej ropy i marszczył nos. Do Karpacza doszliśmy około trzeciej. Żelazny zdjął prezent zakrywający wehikuł. Silnik zapalił po kilku próbach uruchomienia go korbą zakręconą przez Żelaznego, cóż znaczą nawet najlepsze technologie przy kilku mroźnych dniach bez ruchu. Wiele aut wtedy staje bezradnych, zamarzniętych, ale konstruktor przewidział i tę ewentualność umożliwiając rozruch korbą. Jarl ze swoją terenówką to mały pikuś przy twoim smoku, stwierdził żelazny, wsiadając na fotel obok mnie i wierzchem dłoni wycierając pod z czoła rzucił korbę na tylne siedzenie i pomacał prezentowy dach, przesadziłeś z tą ascezą, dodał, ale nie musiałeś dopłacać za klimatyzację, roześmiał się, masz ją za darmo, ile wyciąga, zagadnął patrząc na prędkościomierz, 240 km na godzinę, niezły szpan, jak pojedziesz z góry, z wiatrem i z tego dachu zrobisz żagiel, wybacz, przyjacielu, ale nie każdy samochód wygląda jak norweski milioner. Pozwoliłem sobie na uszczypliwą uwagę. Nie obrażaj się za swój wehikuł, ale chyba wiesz, jak wygląda. Jar to jednak w porządku gość. Popatrz, jaki prezent zrobił Puziowi. Ciekawe dlaczego? I zatruł pite przez ciebie wino. Żelazny starał się przedrześniać ton mojego głosu. Paweł zaczynasz dziwaczeć, już nie rozmawiajmy o tym, jasne, przytaknąłem, dojechaliśmy do szpitala w Jeleniej Górze, gdzie Żelazny zaprowadził mnie na izbę przyjęć, dyżur miała akurat młoda, średniego wzrostu, ciemnowłosa lekarka, miała zielone oczy pod cienkimi, wymodelowanymi brwiami, makijaż jej odrobinę trójkątnej twarzy nie rzucał się w oczy i był dobrany z gustem, włosy sięgające poniżej uszu, z prostą grzywką tworzyły okrągłą ramkę łagodząc ostre rysy. Do tego nosiła okulary z cienkimi, okrągłymi ramkami. Była w swej delikatnej urodzie piękna. Tylko rzuciła okiem na ranę. Jak to się stało? Zapytała. Wilk go ugryzł. Pani Kasiu. Odezwał się żelazny, który imię lekarki odczytał z jej identyfikatora. To prawda, upewniała się patrząc mi w oczy. Tak, przyznałem, zrobił to niechcący. Chciał pan być jak Kevin Costner w tańczącym z wilkami, zadwiła. Teraz gorzko pan tego pożałuje, bo czeka pana długa hospitalizacja. Zaczniemy od czyszczenia rany. Dziękuję panu, zwróciła się do żelaznego, pana kolega zostanie tu na dłużej.